Zapraszam również na kanał Tech Pogawędka, podcast pełen technologii. Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrecenzujemy sobie aplikację stricte przeznaczoną na tablety i będzie to aplikacja do obsługi maila, aplikacja Molto. Jest ona dostępna za darmo w Google Play, więc przejdźmy do samego interfejsu, jaki mamy w tej aplikacji. Czyli zacznijmy od tego, że ona jest dostępna tylko w trybie landscape. Nie ma trybu pionowego niestety, znaczy niestety, no przez to, że to jest aplikacja po prostu przeznaczona na tablety. No i u góry mamy taki pasek niebieski, możemy to sobie kliknąć, mamy naszą skrzynkę oznaczone gwiazdką i nieprzeczytane, możemy sobie przejść do tego, możemy sobie wyszukać jakiegoś maila i tutaj możemy sobie odświeżyć. Bardzo łatwo, wtedy pisze checking for new messages. Możemy sobie wybrać aplikację i po prostu ją usunąć lub zarchiwizować. Tutaj mamy opcję napisania e-maila. Bardzo ładnie po prostu jest to animowane wszystko, jak mogliście zobaczyć. Naprawdę mi się to podoba. I mamy ustawienia, mamy ustawienia naszego maila i ogólne ustawienia aplikacji i tutaj możemy ustawić sobie jako defaultową aplikację do obsługi maila, ustawić czy mają się wyświetlać powiadomienia, potwierdzenie przed usunięciem danej wiadomości, Gmail settings, czyli żeby archiwizował wiadomości i signature, czyli możemy sobie ustawić, jak to się mówi w polsku, stopkę, która będzie nam w dole każdego maila się wyświetlać wysłanego właśnie z tej aplikacji. Tutaj mamy również taki pasek, niestety nie możemy do niego przejść gestem, a szkoda, bo to była fajna opcja. No i to prosta, po prostu opcja, może się przełączać pomiędzy kontami i możemy tutaj od góry przejść do naszej właśnie skrzynki, nieprzeczytane, oznaczone gwiazdką, do wersji roboczych, do wysłanych właśnie z tej aplikacji, kosz i all mail, czyli nie wiem co to jest, ale chyba chodzi o zarchiwizowane wiadomości. Tutaj mamy już foldery na dole, ale to są już foldery bezpośrednio z naszego Gmaila pobrane. Tu jakby nie mamy na to wpływu, ale chyba możemy sobie dodać. Nie możemy sobie dodać, czyli to jest już bezpośrednio z Gmaila wzięte. No i ogólnie przesuwamy już w samej skrzynce. Tak posuwamy się po prostu przełączając się między mailami kolejnymi. Fajne jest to, że możemy jakby tak, w takiej miniaturce tego maila podejrzeć tak naprawdę. O, tutaj mam na przykład tego maila właśnie od Molto, że dziękuję, że użyłem tej aplikacji i możemy sobie w takiej miniaturce przyjrzeć. Oczywiście możemy przejść bezpośrednio do takiego maila. Wszystko się po prostu pięknie wyświetla. Możemy oczywiście sobie zarchiwizować, usunąć, przenieść do jakiegoś folderu. Tutaj mamy również opcję tworzenia już nowej wiadomości i możemy sobie odpowiedzieć też na tą wiadomość. Zróbmy discard. No i to było chyba na tyle. No, dla mnie wadą jest to, że nie można trochę tego motywu zmienić. Moim zdaniem fajnie by było, gdyby były tu dostępne dwa motywy, właśnie ten jakiś, nie wiem, coś z czarnym zrobiony po prostu. Ale aplikacja jak najbardziej ciekawa dla użytkowników tabletów po prostu, bo jest do nich przystosowana porządnie i naprawdę ładnie to wygląda. Przede wszystkim działa szybko. Więc jak najbardziej Wam polecam tą aplikację, więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was, cześć!